Siemanko, tutaj Sylwetkowiec, a przed Wami 6 powodów, przez które nie budujesz masy mięśniowej. 1. Jesz za mało białka. Bardzo często jest tak, że osoby szczególnie początkujące nie jedzą więcej niż 1 gram na kilogram masy ciała, co przeważnie skutkuje tym, że nie macie tego budulca, który powinniście gdzieś tam budować. Więc najzwyczajniej w świecie obniżanie tego poziomu, czy też schodzenie niżej niż 1,6 g na kilogram masy ciała, jeżeli chodzi o białko, będzie po prostu strzałem w kolano. 2. Za mało jedzenia. Bardzo często też słyszę to od ludzi, szczególnie szczupłych, że oni jedzą bardzo dużo, ale tej masy mięśniowej zbudować nie mogą. Słuchajcie, każdy ma troszeczkę inną genetykę, a to przekłada się na to, że jeden będzie robił masę na 2000 kalorii, a zupełnie ktoś inny na 5, 6, czy 7, czy 10, bo i takie przypadki się zdarzają. Także każdy zupełnie inaczej, przy innej ilości jedzenia, będzie progresował. 3. Za dużo kombinujesz. Moi drodzy, ja już też to przerabiałem. Chodzi o to, żeby trzymać się pewnego schematu. I jeżeli chodzi o jedzenie, i jeżeli chodzi o trening. A myślę, że wiele osób już przerabiało coś takiego, typu może bym teraz zaczął redukować, a może zaczął budować masę mięśniową, a może zacznę trenować splitem, albo nie, full body będzie lepsze. Mniej kombinowania, więcej działania. 4. Nie dbasz o sen. Moi drodzy, myślę, że to jest jeden z najlepszych suplementów, jeżeli chodzi o regenerację i ogólnie progres. Zmęczyliście się na treningu, dostarczyliście jedzenia, więc najwyższa pora odpocząć, więc wydaje mi się, że takie 7-8 godzin snu jak najbardziej spowoduje to, że zaczniecie rosnąć. 5. Za dużo stresu. Myślę, że to jest taki główny czynnik, taki wróg każdego kulturysty, że im więcej się stresujecie, tym ten poziom kortyzolu jest o wiele większy, jest Wam się o wiele ciężej zregenerować, a co za tym idzie, progresu jak nie było, tak nie ma. 6. Ostatni punkt, moi drodzy, trenujesz za lekko. O co chodzi? Chodzi o to, że po pierwsze, trenujecie za mało objętościowo, albo ten trening jest z dala od upadku mięśniowego, za mało serducha po prostu w to wkładacie. Pamiętajcie, że trening musi być naprawdę ciężki, żeby dostarczyć organizmowi tego naprawdę sporego stresu, z którego później będzie mógł się zregenerować, między innymi dzięki odpowiedniemu spaniu i odpowiedniemu jedzeniu. Także trenujcie ciężko, a na pewno urosną Wam takie bicepsy. Dzięki za oglądanie, zapraszam Was na nasze social media, piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć i co, widzimy się w następnym odcinku.